Rok 1892. Stany Zjednoczone, Uniwersytet Stanforda. Pewien młody człowiek nie ma pieniędzy, aby opłacić naukę. Ponieważ jest sierotą, nie ma mowy o wsparciu rodziny. Wpada na śmiały pomysł zorganizowania koncertu, z którego dochód zostanie przeznaczony na czesne dla niego i jego kolegi. Z propozycją przychodzą do wielkiego Paderewskiego, jednak jego menadżer stawia warunek – $2000 za recital fortepianowy mistrza. Chłopcy zaczynają batalię o każdego centa. Gdy nadchodzi wielki dzień, okazuje się, że mimo najszczerszych chęci udaje im się uzbierać jedynie $1600. Jeden z nich przychodzi do mistrza wytłumaczyć się z porażki. Dzień dobry, maestro Paderewski. Jaki jestem radosny, że udało mi się do pana dostać. Pański impresario jest jak obrona drużyny Stanforda. Jest mi strasznie głupio. Uzbieraliśmy jedynie $1600, ale to jest czek na pozostałe 400, które uregulujemy, jak tylko uzbieramy resztę. Może tak być, sir? Nie. No tak. Wiedziałem. No cóż, rozumiem. Proszę pana. Tak nie będzie. Zróbmy może inaczej. Proszę zachować ten czek i te wasze $1600. Wykorzystajcie lepiej te pieniądze, aby opłacić koszty koncertu. Salę, oświetlenie, szatnie. Jeśli coś zostanie, opłaćcie swoje czesne na studiach, a mnie ewentualnie dacie resztę. Możemy tak zrobić? No pewnie! Tak, słucham? Halo? Dzień dobry, mówi Mary Louise. Oj, znowu pani. Ja już pani, zdaje się, mówiłem, ja jestem pianistą, a nie literatem. No ja to doskonale wiem. Panie Ignacy, pan jest znakomitym pianistą. To ja jestem pisarką i marzę od dawna o tym, żeby napisać o panu książkę. No, tak. Historię pańskiego życia, zawrzeć na kartach papieru. No dobrze, ale jak sobie pani to w ogóle wyobraża? A to jest bardzo proste. To zawarcie na kartach pięknego papieru wszystkiego tego, co mieści się w pańskim umyśle. No, pan jest doskonałym pianistą, ale jest też pan znakomitym oratorem, świetnym mówcą. Pan będzie mówił, a ja będę pisał. Ach, czyli niech pani powie, czy dobrze rozumiem. Czyli to ma brzmieć tak, jakbym sam to opowiadał, tak? Tak, no oczywiście, że tak. No bo to tak będzie, jakby pan sam opowiadał. Panie Ignacy, przecież zanim zostałam pisarką, byłam aktorką. Ja doskonale potrafię wcielić się, wniknąć, wejść w postać. Pana umiejętności są tak niezwykłe. Pana opowiadania tak uruchamiają wyobraźnię. No przecież to będzie wielkie dzieło. Znakomita książka. To będzie... O, mam! To będą pamiętniki Ignacego Jana Paderewskiego. Historia pańskiego życia, no. Panie Ignacy, zgadza się pan, prawda? No, panie Ignacy,
Jeżeli tylko się panu to nie spodoba, to z całą pewnością, no wszystko spalimy natychmiast, z całą pewnością znajdzie się taki kominek, który będzie gotów pochłonąć tego rodzaju ofiarę, no, no. Dobrze zatem, do zobaczenia. Do zobaczenia. Ignacy Jan Paderewski urodził się na Kresach, a dokładniej w Kuryłówce na Podolu w 1860 roku. Dzieciństwo miał smutne. Najpierw była śmierć matki Polikseny, potem zaś do więzienia carskiego trafił ojciec, powstaniec styczniowy. Doskonale pamiętał ten dzień, kiedy kozacy otoczyli dom, zabrali tatę, a gdy dopytywał, co z nim będzie, dostał na hajką. Mimo dramatycznych przeżyć, Ignacy od najmłodszych lat odczuwał potrzebę gry na fortepianie. Niestety jego pierwszy nauczyciel, polecony przez ojca, był skrzypkiem, podobnie zresztą jak i ojciec, i nie mógł go wiele nauczyć. To właśnie w tych czasach Ignacy uciekał chętnie w świat przyrody i improwizacji fortepianowej. Zawsze, jak potem wspominał, wolał improwizować niż ćwiczyć. Jego wczesna edukacja to nauka języka francuskiego u guwernantki, a potem lekcje literatury polskiej i geografii u pedagoga, polskiego emigranta Michała Babiańskiego. Po wyjściu ojca z carskiego więzienia w domu młodego Ignacego znajdowały się dwa pokolenia powstańców. Listopadowy, Michał Babiański, i styczniowy, ojciec Jan. Ponieważ sentyment do Napoleona był u nich wciąż żywy w czasie konfliktu prusko-francuskiego, obaj stali murem po stronie Francuzów. Wówczas domowym zwyczajem stało się czytanie gazet przez Ignacego. Kiedy zaś czytał o prusko-francuskim konflikcie, szybko pojął, jak silnie powstańcy dopingują Francuzom. Zaczął więc przeinaczać treść prasowych wiadomości. Zaczęło z nich wynikać, że Francuzi biją Niemców regularnie, a ich armia wkrótce stanie w Berlinie. W rzeczywistości było przecież odwrotnie. Ze zdolnościami muzycznymi Ignacego trzeba było coś zrobić. Ojciec posłał go do Warszawskiego Instytutu Muzycznego, gdzie wielki skrzypek tamtego czasu Apolinary Kącki przyjął go bez egzaminu. Trzeba powiedzieć, że los mu sprzyjał. Szczęśliwym trafem jego grę usłyszeli fabrykanci fortepianów Jan i Edward Kerntopf. Zaoferowali młodzieńcowi stancję i możliwość ćwiczeń na jednym z kilkunastu instrumentów do wyboru. Mimo tak świetnych warunków, edukacja w Instytucie Muzycznym nie przebiegała gładko. Nie ze swojej winy, młody artysta popadł w konflikt z dyrektorem i został ze szkoły wydalony. Potem były miesiące grania do kotleta, koncerty po uzdrowiskach i sanatoriach. Po jakimś czasie, szczęśliwie, dostał szansę powrotu do szkoły. Zabrał się do pracy i w ciągu 6 miesięcy przerobił 2 lata studiów. Wkrótce otrzymał dyplom jako prymus. W roku 1880 poślubił Antoninę Korsakównę, młodą studentkę Instytutu Muzycznego. Niestety szczęście nie trwało długo. Rok później żona zmarła tuż po porodzie. Ignacy musiał podjąć dramatyczną decyzję. Oddał synka Alfreda pod opiekę babki. Ponieważ chciał się dalej uczyć, wyjechał, jak wielu polskich muzyków, do Berlina. Tu dostał się do klasy słynnego Friedricha Kiela. Zaczęły się miesiące ciężkiej pracy. Co ciekawe jednak, droga do wymarzonego fortepianu wiodła przez lekcje skrzypiec, wiolonczeli, klarnetu, a nawet puzonu. Nauczyciel puzonu widział w nim wielki talent. Także inni pedagodzy odradzali Paderewskiemu karierę pianisty. Nigdy nie będziesz pianistą. Twoja przyszłość to puzon. Nigdy nie będziesz pianistą. Nigdy nie będziesz pianistą. Twoja przyszłość to puzon. Twoja przyszłość to puzon. Puzon! 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 Jakiż ja miałem braki, ile ja musiałem nadrabiać. Chciałem być pianistą koncertowym, a to oznacza nieustanną pracę. Wciąż przygotowywanie nowego repertuaru, nic tylko praca i praca. No, tak, zgadza się. Tak to właśnie wówczas wyglądało. 1% to talent, 9% to szczęście, a 90% to praca. No przecież to pańskie słowa. Przecież to prawda. A! Wczoraj
Wczoraj opowiadał mi pan, że podczas jednego z recitali uszkodził pan sobie naskórek. Wdała się infekcja. Lekarze zakazali panu dalszego koncertowania. Ja zresztą zapisałam, bo powiedział pan tak. Po kilku tygodniach znów zacząłem występować. Pomimo bandaża rana otwierała się na nowo, a po skończeniu koncertu klawiatura pokryta była krwią. Nie był to piękny widok, no. Jak pan mógł do tego stopnia ryzykować? To było konieczne? Skądże znowu? Ja po prostu młody byłem i głupi. A potem był już pan mądry i bogaty. I podczas drugiego tournée po Ameryce jeździł pan prywatnym wagonem. Tak, zgadza się. Można nawet powiedzieć, że to była taka moja prywatna namiastka mieszkania. Wie pani, miałem tam fortepian gabinetowy, sypialnię, łazienkę, no nawet pokój jadalny. No jasne. A obok mieli swoje klitki służący dwóch pokojowych, strójciel fortepianu, menadżer, osobisty kucharz, no pięknie! No, tylko wie pani, to była konieczność, bywało, że dawałem nawet 120 koncertów rocznie. Ale nikt przecież nie ma o to do pana żadnych pretensji, przeciwnie. Ameryka bardzo szybko zorientowała się, jakie pan ma wielkie serce. No. Przecież kiedy tylko dowiedział się pan o tej biednej dziewczynie w ciąży, której mąż zginął w kopalni, natychmiast przesłał pan pieniądze na mieszkanie, na kilka lat naprzód, na lekarzy, na szpitale, a tym biednym dzieciakom ufundował pan i buty, i ubrania w Baltimore. Pamięta pan, gdzie spaliły się te trzy chałupy? Natychmiast przesłał pan pieniądze na remont tych mieszkań. A i o Polsce nigdy pan nie zapomniał, prawda? Ufundował pan przecież 6 domów dla samotnych matek, kilkanaście ochronek dla dzieci. No mało tego? Mało? A przecież to tylko kilka, zaledwie z tysięcy dowodów wrażliwości pańskiego serca. No. Dobrze już. Nie mówmy o tym. Po studiach w Berlinie Paderewski miał w dorobku około 30 dobrze przez krytykę przyjętych utworów. W Polsce słyszano już o nim jako o profesorze w konserwatorium warszawskim, gdzie przed wyjazdem do Berlina krótko pracował. Jednak jego największe marzenie, kariera koncertującego pianisty, pozostawało niespełnione. Poza tym odczuwał, że jako pianiście czegoś mu brak i miewał chwilę zwątpienia. I kiedy wszyscy wokół wciąż odradzali mu fortepian, spotkał na swojej drodze osoby, które dosłownie przeobraziły cały jego świat. Pierwsza z nich to legendarny wówczas pianista Anton Rubinstein, jeden z największych autorytetów pianistycznych. Usłyszawszy kilka kompozycji Paderewskiego, powiedział: „Ma pan wspaniałą przyszłość przed sobą, powinien pan więcej komponować na fortepian”. „Nie bardzo mogę, bo dotąd mało grywałem”, odparł Paderewski. „To nonsens. Ma pan wrodzoną technikę i jestem tego pewien, że mógłby pan zrobić wielką karierę jako pianista”. Te słowa zmieniły wszystko. Drugą osobą, która wsparła karierę pianisty, była legenda polskiego teatru, Helena Modrzejewska. Była zauroczona jego grą, a także chyba nim samym. Zorganizowała na przykład w Krakowie koncert, na którym on grał, a ona deklamowała znane poematy. Nazwisko Modrzejewskiej było magnesem, a zatem pełna była widownia i kasa. I tak, dzięki wielkiej aktorce, Paderewski zarobił na studia u Teodora Leszetyckiego w Wiedniu. Słynny pedagog nie był początkowo wcale przekonany do Paderewskiego. Jednak niezwykła pracowitość ucznia, a także idąca już za nim sława kompozytora sprawiły, że zaczął go traktować poważnie. Leszetycki załatwił mu potem pracę w konserwatorium w Strasburgu. Nie była to jednak tak atrakcyjna posada, jak to wyglądało na początku. Poza tym marzenie o karierze pianisty było silniejsze. Paderewski wrócił do koncertowania na fortepianie. Pierwszy wielki sukces przyszedł w Paryżu w 1887 roku. Wybuchła moda na Paderewskiego, a on nie miał jeszcze przygotowanego wystarczająco obszernego repertuaru. Kariera przyszła za wcześnie, czytamy w pamiętnikach. Oferty zaczęły sypać się zewsząd. Dniami i nocami Paderewski ćwiczył nowe utwory. Wkrótce zaczęły się też podróże koncertowe. Kilkukrotnie w Stanach Zjednoczonych, potem była Ameryka Łacińska.
Występy w największych miastach Europy, Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Ogółem około 3000 koncertów. Paderewski stał się gwiazdą światową. Publiczność wciąż chciała więcej. Zdał sobie sprawę, iż jego muzyka otwiera mu drzwi do gabinetów najważniejszych ludzi na świecie. Lata pracy dawały jednak znać o sobie i artysta podupadał na zdrowiu. Ręce odmawiały posłuszeństwa. Czasem też po prostu miał wstręt do instrumentu, który wyniósł go na szczyty popularności. Wówczas bardziej angażował się jako społecznik i filantrop. Zaczął też wykorzystywać nabyte na świecie znajomości dla sprawy polskiej. Interesuje mnie sprawa kobiet w pańskim życiu. Może panią interesować, ale przykro mi panią rozczarować. Ode mnie niczego się pani na ten temat nie dowie. A dlaczego? Jestem dżentelmenem. Podobno szalały za panem. I nadal szaleją. Ta burza włosów, ten styl bycia, talent, te dłonie pianisty. Panny, wdowy, mężatki, rozwódki. Ich stan cywilny był przecież absolutnie bez znaczenia. A i pan na tym polu nie był leniwy. Spotykał się pan przed południem z jedną po to, żeby wieczorem zjeść kolację z drugą. No kochała się przecież w panu ta żona przyjaciela, Helena Górska. No i księżna, Sara Brankowen. A i ta z Polski, nie wiem czy ją pan pamięta, Helena Modrzejewska. No przecież ta to już wszystko by dała, żeby być na każdym recitalu mistrza. A królowa Wiktoria to powiedziała, że jest pan jednym z dwóch najpiękniejszych mężczyzn, jakich kiedykolwiek w życiu widziała. No. A pamięta pan tę Angielkę? Ona nauczyła się specjalnie dla pana języka polskiego. A te liściki, o! A ja mam taki jeden. Myśli pan, że nie? Ha! Mam. Proszę. Chcę ciebie. Nie potrafię dać sobie rady bez twojej najukochańszej twarzy. Całą noc śniło mi się, że zrzucasz ze mnie ubranie, a ten kretyn mąż wyjechał gdzieś na wieś. Bierz mnie. Wyjedźmy na kilka dni szaleństwa, a potem niech kończy się świat. Dam ci rozkosz, jakiej jeszcze nie doświadczyłeś. Wszystko, czego chcesz. Chcę być pełna ciebie. No może starszy już. Przecież zupełnie w innym celu się tutaj spotkaliśmy. Sama pani zaczęła. No to prawda. Ale pan ciągle tak ponętnie wygląda. Ale wróćmy do zawodowej rzeczywistości. Ach, bardzo przecież proszę. Okomponował pan śpiewaczką, prawda? Z nimi absolutnie nie mogło być tak łatwo. No nawet przecież. Gwiazda, diwa, czasami jednego wieczoru. Ale kiedy ona się pojawia, absolutnie cały świat należy do niej. Nie daj Bóg, jakby w gazetach napisali, że gwiazdą wieczoru był akompaniator. Tego diwa nigdy w życiu by nie darowała. Bonjour, madame. Panie Paderewski. Dzisiaj niestety mam tylko godzinę. O 16 jestem umówiona w domu mody Chanel. Kogo specjalnie dla mnie. Szyję cudowny kostium. Rozumie pan. Ale dlaczego pan nie gra? Proszę grać. Przepraszam. To od czego zaczniemy? Życzenie Chopina. Drogi panie, to jest tak. Zdecydowanie za wysoko. Proszę zagrać niżej. Ale. No dobrze, czy sekunda niżej będzie w takim razie odpowiednio?
modem? Po prostu niżej. Dobrze, to spróbujmy. A, przepraszam, weźmy jeszcze raz. Drogi panie, pan traci mój czas, pan jest nieprzygotowany. Proszę to przygotować na następne zajęcia, dobrze? Dobrze, to ja to przetransponuję, przepiszę i dobrze. Będziemy mogli zagrać. Dobrze, co w takim Piotrka razie? Litewską. Dobrze. Słyszałam tak przepiękną rzecz. Od razu słychać, że to Paderewski. Przepraszam. Ja bardzo dziękuję za miłe słowa. Jest mi naprawdę miło. Myślę, że pani też. Tylko widzi pani taki drobny, malutki szczegół. To był Chopin. A. Ja od razu chciałam powiedzieć, że to był nasz Fryderyk Chopin, no tak, ale w ogóle interesuje mnie zupełnie co innego, bo przecież panie Ignacy, dorobek kompozytorów na ogół jest przeogromny. Fantazje, skerca, sonaty, etiudy, preludia, wielkie formy, pieśni, opery. Nie. A w świadomości ludzi bardzo często jest tak, że pozostaje jakiś maleńki utworek. Taki, który daje się łatwo zapamiętać. Faktycznie. No tak. I u pana repertuarze też taki jest. Sam mi zresztą pan opowiadał o tym. O tym menuecie. No, który napisał pan zresztą dla jakichś znawców Mozarta. No, pamięta pan. Opowiadał mi pan wczoraj. Ja zresztą zapisałam. Chwileczkę. O, to było w domu Tytusa Chałubińskiego. Gościł u niego pisarz Aleksander Świętochowski. Panowie ciągle prosili mnie, abym grał Mozarta. Za każdym razem, po odegraniu całego repertuaru mozartowskiego, jaki znałem, panowie zaczynali się zachwycać. Mozart to geniusz. Nikt inny nie potrafiłby stworzyć takiej muzyki. Co za styl, jaka klarowność. Po prostu niezrównany, jedyny. Właśnie. Ponieważ miałem tego dość, postanowiłem utrzeć im nosa. Skomponowałem menueta w stylu Mozarta. Tak, tak. Wszystko się zgadza. Dobrze to pani spisała. Nie wiem, czy też mówiliśmy o finale tej historii, bo ten był dosyć zaskakujący i śmieszny. Widzi pani, kiedy w końcu wyprowadziłem ich z błędu, mówiąc, że to
nie utwór Mozarta, lecz mój, Paderewskiego. Aha. No cóż, nie mogę powiedzieć, żeby byli zachwyceni tym, jak zostali wpuszczeni w Malinę, ale już dosyć szybko im przeszło i wkrótce zaczęli mnie prosić na salonach, abym wykonywał dla nich tego swojego menueta. Aha. No i? No i widzi pani. I tak to się właśnie wszystko skończyło. Jak skończyło? Co się skończyło? Dzisiaj nazwisko Paderewski wszystkim kojarzy się już tylko i wyłącznie z jednym. A wie pan, a mnie jeszcze korci, tak? Żeby pana zapytać o te dziewczęta z Chicago. Ach, opowiadałem o tym już ze 100 razy. No ale nie mnie. No dobrze, to akurat mogę powtórzyć. Aha. Zresztą podobna rzecz zdarzyła mi się niejednokrotnie, ale po raz pierwszy chyba właśnie wtedy w Chicago. To było po wieczornym koncercie, a ten poszedł znakomicie. Tak, niemalże 2000 osób wśród publiczności tego wieczoru. I niech sobie pani wyobrazi, 2000 osób i 20-minutowe owacje na stojąco. No dokładnie, taki zaszczyt mnie spotkał tego wieczoru. 4 razy bisowałem, 4 razy. Już publiczność dalej biła brawo, ale wie pani, już chciałem mieć to z głowy, więc za kolejnym razem po prostu nie wyszedłem z garderoby i czekałem, aż publiczność się rozejdzie. No i kiedy się wszyscy rozeszli i filharmonia opustoszała, wyszedłem na zewnątrz i korzystając z pięknej pogody, ze świeżego powietrza, postanowiłem, że do hotelu wrócę pieszo. No i właśnie kiedy tak wracałem, ni stąd, ni zewąd wyskakują dwie dziewczyny. Tak, no i oczywiście maestro Paderewski, cóż za przypadek. Jedna przez drugą krzyczy, mi automatycznie ręka sięga do kieszeni po pióro, żeby dać autograf. Myślałem, że będą chciały autograf.
ale wtedy kompletnie mnie zbiły z tropu. Niech sobie pani wyobrazi, jedna z tych dziewczyn zapytała mnie: maestro, czy możemy pukiel pańskich włosów? No dokładnie, pukiel włosów. Naturalnie wziąłem to za żart. Ale wtedy ta druga dziewczyna wyjęła nożyczki. No właśnie. Też mi już nie było do śmiechu, więc co miałem robić? Niewiele myśląc, zacząłem po prostu uciekać. No tak. Prosto przed siebie, zygzakiem, w boczne uliczki. No robiłem wszystko, co mogłem, żeby je zgubić. No i co? No i sam siebie zgubiłem. Mało tego, prawie bym wpadł pod samochód, w dodatku policyjny. Tak, panowie policjanci, jak zobaczyli mnie w tym szaleńczym biegu, jak wpadam im na maskę, oczywiście zatrzymali mnie, zaczęli przesłuchiwać. Co ja tu robię w środku nocy? Przed kim tak uciekam jako opętany? No. No więc mówię, że gonią mnie dwie dziewczyny i chcą mnie oskalpować. Niech sobie pani wyobrazi, jak zareagowali. Chociaż muszę przyznać, że na tyle ich rozbawiłem, że miałem chociaż darmową podwózkę do hotelu. Ale przecież takie historie zdarzały się panu już też wcześniej. I w Londynie, i w Paryżu. Faktycznie. No było, tak. było. Dobra, zostawmy na razie tę czuprynę w spokoju. Ja jeszcze bym chciała zapisać jeden wątek w naszych pamiętnikach. Przecież trema. To bardzo ważna, bardzo ważny element każdego artysty. Ona jest. Nikt mi nie powie, że nie ma. A przecież pan grywał w największych salach koncertowych całego świata. Żyrandole, no można sobie tylko wyobrazić. Wielka, tysięczna publiczność. I sam jeden, Paderewski. I musiał pan mieć tremę. To jest niemożliwe, żeby nie. Zresztą sam pan powiedział. Zapisałam. O! Gdzie to jest? Tu. Jeżeli artysta przygotował program, nawet bardzo obszerny, ale jest w nim jeden mały utwór, albo nawet choćby pasaż, którego nie jest pewien, będzie myśleć tylko o nim. Ta myśl będzie go paraliżować i dlatego będzie się bać. No, tak. Jak byk napisane. To jest dobrze powiedziane. O, widzi pani, trema. To po prostu nieczyste sumienie.
Bogate życie opowiem zatem, dowiecie się coś o prywacie. Celebryta, gwiazda światowa, wina, perfumy, nie jeden towar. Uwielbiał jedzenie, był smakoszem, co lubił jeść. Mówię proszę, polska polędwica w sosie. Trufle, kawior, pieczone proszę. Do tego wygląd, piękne spojrzenie. Kobiety biegły za jego cieniem. Na pianino do garderoby łóżka. Długi włos, dłonie i te usta. W relacjach nie był wierny. Podróży mnóstwo kobiet sterty. Koncert tylko z autografem. Z jego przeżyć napisali biografię. Jedna jest prawda, piękna Szwajcaria, jego miejsce na ziemi. Nie chciał tego zmienić, podróże po Ameryce, świecie. Sierpień, grudzień, maj czy kwiecień. Jeździł własnym, prywatnym pociągiem. Walizka na walizce, torba na torbie. Sypialnia, salon z fortepianem. Dla miasta, domu, jadania dalej. Klitki dla skarbnika, lokaja. Dwóch służących i kucharza. Jak grał, robił straszne miny. Kochali go faceci i dziewczyny. Z hajsem, celebryta, legenda. Nawet nie pytam, zagranie. Laurowy winy za trema, to nieczyste. Dobrze, aczkolwiek pani, troszkę jestem niewyspany, bo całą noc siedziałem nad tą transpozycją pieśni, co pani prosiła, ale już wszystko mam rozpisane, także możemy grać. Ale transpozycją? No, życzenie Chopina. Takie było pani życzenie, żeby przetransponować o sekundę w dół. Także rozpisałem to. Drogi panie, po pierwsze, to ja bym tego nigdy nie powiedziała. A po drugie, według pradawnej, przeświętej tradycji wykonawczej pieśni wykonuje się tylko i wyłącznie w oryginalnych tonacjach. Pan zdaje się powinien to wiedzieć, prawda? Ale dlaczego pan nie gra? Proszę grać! Tak, pan mówi, że pan się nie wyspał. Zdech, tak? Co też pan mówi? Zdechu! Ale dlaczego pan nie gra? Proszę grać. Przepraszam. Nasz czas, nasz czas. Dzisiaj specjalnie dla pana przygotowałam dwie pańskie pieśni. O. Nauczyłam się nawet na pamięć. Zatem poproszę tę o róży. Zerwała się złota nić, która
Dziękuję bardzo. Tak. Ja wiem, że to pytanie słyszał już pan na pewno 1000 razy. Ale ja muszę wiedzieć, jak to jest z tym natchnieniem? No jak? Czy... No czy na przykład skrada się ono za panem jak kot na miękkich łapkach? Albo na przykład czyha gdzieś w zakamarkach domu? W kącie. Albo na przykład spada jak grom z jasnego nieba. Jak to jest z tym natchnieniem? Panie Ignacy, gadał dziad do obrazu. Całe szczęście zdążyłam już zalatować. Właśnie, z natchnieniem nigdy nie miałem problemu. Trochę to nieskromnie tak mówić, ale taka jest prawda. Natchnienie przychodzi do pracowitych. O, tak ponoć powiedział kiedyś Piotr Czajkowski. O, Czajkowski. On był na moim recitalu. Ale nie tylko Czajkowski był na pana recitalu, bo nie wiem, czy pan pamięta i wie, ale na pana recitalu była też ostatnia uczennica Chopina. Tak, faktycznie. Ale a zaraz. Skąd pani w zasadzie to wszystko wie? Chyba tego bym pani nie mówiłem. A no jak to skąd wiem? No z Wikipedii. Przepraszam, internetu. Z czego? No panie Ignacy, proszę. Cyk, cyk, cyk. Cóż to jest? Co diabelstwo? Moment. Paderewski. O, mam. Skomponował, proszę. Wiele utworów fortepianowych. Operę Manru, koncert fortepianowy, symfonię Polonia i fantazję polską na orkiestrę. A, na fortepian i orkiestrę. A może i na fortepian i orkiestrę. Co znowu takiego śmiesznego? No podobno robił pan podczas grania niezłe miny, których potem wiele lat musiał się pan oduczać. Czy co proszę? Miny. Miny, panie Ignacy. Miny. No, po prostu... Podczas grania. Tylko. No słów braknie, no po prostu boki zrywać. Przezabawne. To jak pani jest taka zabawna z tym swoim wiki, inter, coś tam, to może mi pani znajdzie taką osobę, która nie robi min podczas grania? Thank you.
W pewnym momencie był pan gwiazdą światową. No a jak? Były tak wina Paderewski, cygara Paderewski, perfumy Paderewski, chusteczki Paderewski. No, tak. A mieszkaliście w wielu miejscach na świecie, prawda? Tak, tak. Ale tak. Chyba najbardziej ulubionym miejscem to był ten dom w Szwajcarii, nie? Rion-Basson, niedaleko Morsz, tak, okolice Lozanny. Tak, wyjątkowo często tam bywaliśmy i najbardziej tam lubiliśmy bywać faktycznie. Często tam przyjmowaliśmy również gości. Tak, urządzaliśmy spotkania towarzyskie, wieczory taneczne, albo wieczorne wyjścia do kina w Lozannie. A tak, a najbardziej lubił pan westerny. Komedię to z Charlie Chaplinem. A na melodramatach to Helena musiała podawać panu chusteczki, bo łzy leciały panu ciurkiem. No dobrze, dobrze. No. A potem były te słynne kolacje, no nie tak? Zgadza dobrze. Się. A co mistrz lubił jadać najbardziej? Cóż, ja podobno jestem wybredny, ale to wcale nie jest tak, że nie zadowolę się też czymś prostym. Dajmy na to takie polędwiczki z czerwonym pire. Aha, jakie to proste. W sosie kurkowym, do tego trufle i obowiązkowo kawior. No, bez kawioru dobrego dania nie ma. Chociaż... Tak, z drugiej strony dania kuchni polskiej, nawet i bez kawioru, bardzo lubię. Więc taki staropolski żur z kiełbasą i z jajkiem. O, albo taki bigos. Coś takiego, a wszystko zapijane znakomitymi szampanami, świetnymi aperitifami, doskonałymi winami. No tak, tylko wie pani, szampany, wina, aperitify... Gentleman przede wszystkim musi wiedzieć, jaki rocznik jest najsmaczniejszy. Aha, i najdroższy. No, cóż. Całe szczęście na biednego nie trafiło. Nie wiem, czy pan wie, ale do dzisiejszego dnia widnieje pan na pierwszej stronie w księdze Guinnessa jako ten najlepiej zarabiający pianista grający muzykę klasyczną. A to ciekawe. No. Tak jeszcze na marginesie odnośnie jedzenia. Przypomina mi się, był taki luksusowy skład w Lozannie. Oni tam mieli dosłownie... Wszystko, czego potrzebowałem. A nawet niektóre specjały ściągali specjalnie na moje życzenie. Tak? No, w sumie nie powinno to pani dziwić, jakby pani wiedziała, ile oni na mnie zarabiali. Wie pani, to były takie pieniądze, że mogłem czegoś nawet potrzebować w środku nocy. Nie ma znaczenia. Święto, środek nocy, niedziela. Przed moją służbą drzwi zawsze były otwarte. A i bardzo dobrze, bo całe szczęście ucztował pan demokratycznie. I służba mogła jeść i pić dokładnie to samo, co państwo. Zgadza i oni się. Mogli zapijać znakomite wina i podgryzać świetnym kawiorem. No, w końcu mieszkali pod tym samym dachem. No dobrze, dobrze. A proszę mi powiedzieć, jak to było w takim razie jeszcze z polityką? No jak? No zdaje się, że przecież jako mały chłopiec już politycznie zaczynał pan się interesować różnymi sprawami, bo czytał pan ojcu z gazet różne treści, przekręcając fakty, no nie tak? Proszę. Polityka. Wie pani, ja podobno umiałem przemawiać. No podobno, podobno. Wielu polityków poznałem podczas prywatnych koncertów w domach arystokracji. Zazwyczaj po takiej kolacji, chociaż raczej nie miałem na to ochoty, proszono mnie o kilka utworów. O, i tu dalej. Na salonach poznawałem lordów, premierów, magnatów prasowych. Potem mogłem do nich zwracać się w sprawach polskich jako premier. Te wszystkie znajomości przydały się, zwłaszcza u progu odzyskania niepodległości. Faktyczny początek kariery politycznej Paderewskiego miał miejsce w czasie, kiedy mistrz zaczął odczuwać bardzo poważny wstręt do fortepianu. To już zdarzało się wcześniej, ale tym razem, w roku 1909, awersja ta była na tyle poważna, że artysta musiał zerwać tournée w Ameryce. Wówczas postanowił zrealizować marzenie życia, upamiętnić zwycięstwo Polaków nad Krzyżakami pod Grunwaldem. Zlecił projekt i sfinansował wykonanie pomnika młodemu rzeźbiarzowi Antoniemu Wiwulskiemu. Zamiast występować jako pianista, często zabierał wówczas publicznie głos. I właśnie owe pełne patriotyzmu przemówienia wywierały wielki wpływ na rodaków.
Słowa wypowiedziane przez Paderewskiego 12 lipca 1910 roku podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego poruszyły serca i umysły nie tylko mieszkańców Krakowa, ale i całego kraju. Ludzie przyjechali bowiem ze wszystkich części Polski. Podobne wrażenie Paderewski zrobił w Wilnie, gdzie przemawiał w rocznicę urodzin Chopina. Jak sam zauważył, nieuchronnie wstępował w ten sposób do świata polityki. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Paderewski rozpoczął kampanię na rzecz sprawy polskiej w Stanach Zjednoczonych. W Detroit, w środowiskach uchodźstwa polskiego, zebrał 10-milionowy fundusz narodowy. Dzięki jego wielkiej akcji propagandowej wśród Polonii, Woodrow Wilson został wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak czytamy w pamiętnikach Paderewskiego, prezydent Wilson bardzo dobrze orientował się w sprawach polskich. Zwykło się uważać, że to recitale Paderewskiego w Białym Domu sprawiły, że Wilson wpisał sprawę niepodległości Polski do swojego słynnego orędzia w kongresie 8 stycznia 1918 roku. Jednak wedle wspomnień Paderewskiego, prezydenta Wilsona nie bardzo pochłaniała muzyka. Tak bardzo był pochłonięty sprawami politycznymi, że nie miał ochoty na coś, co należało do sfery marzeń, czytamy w pamiętnikach. No cóż, najważniejsze, że Wilson był przyjacielem Paderewskiego i Polski i okazał to w najbardziej krytycznych chwilach, to znaczy pod koniec wojny. 11 listopada 1918 roku Rada Regencyjna oddaje Piłsudskiemu władzę nad siłami zbrojnymi, 14 zaś przejmuje on władzę cywilną. Losy ziem zaboru pruskiego nie są jednak jeszcze przesądzone. Wprawdzie w Wielkopolsce przygotowania do wyrzucenia niemieckiego zaborcy trwały już od dawna, lecz w kręgach narodowej demokracji, czyli prawdziwej potęgi politycznej w Poznaniu, uważano, że z przyłączeniem się do już wolnej Polski trzeba zaczekać do konferencji pokojowej. Żartowano, że wzorem Niemców, gdy Wielkopolanie zbierają się do dokonania rewolucji na dworcu kolejowym, najpierw kupują peronówki. W poznańskich piwiarniach pogadywano, że lepiej poczekać jeszcze trochę z Niemcami, niż zdać się od razu pod rządy warszawskich czerwonych diabłów. Wówczas potrzebna była już tylko iskra. Niespodziewanie to właśnie eksponent narodowej demokracji, Paderewski, dokonał potrzebnej detonacji. 26 grudnia 1918 roku wraz z żoną Heleną przyjechał do Poznania. Jego żarliwego przemówienia wygłoszonego na balkonie drugiego piętra hotelu Bazar wysłuchał 50-tysięczny tłum. Powszechnie uważa się, że właśnie to przemówienie było iskrą w beczce prochu. Nazajutrz wybuchło historyczne i jedyne zwycięskie powstanie wielkopolskie. 17 stycznia 1919 roku Ignacy Jan Paderewski, artysta o światowej sławie, został desygnowany na premiera odradzającej się Rzeczpospolitej. W Ameryce rozpisywano się o tym bezprecedensowym mariażu muzyki i polityki. Paderewski był postacią kompromisową. Wywodził się z obozu narodowej demokracji, był stronnikiem Romana Dmowskiego. Jednak na stanowisko premiera został desygnowany przez Józefa Piłsudskiego. Naczelnik, oddając obozowi Dmowskiego szefostwo rządu i Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zyskiwał pewność, iż Polska będzie uznana na świecie. Wojsko zaś zachowywał w swoich rękach. Jego własne środowisko polityczne starało mu się wyperspadować układy z endekami. Na próżno. Wszyscy się kłócą. Od lewa do prawa. I nikt nie rozumie, że ja ani z lewicy, ani z prawicy. Ja jestem po środku. Wielkopolscy mówią o mnie, żem czerwony. Ale i sobie mówią. W Warszawie niespokojnie. W Poznańskim się kotluje. Wilno i Lwów ciągle po trzebie. A mnie obchodzi jedna sprawa. Wojsko, którego jeszcze nie mam. A sprawy wewnętrzne to załatwi Sejm. A jak on będzie biały czy czerwony, moja w tym głowa. A zagranica? Kto im powie, co się tutaj dzieje? Muraczewski? A może by tak? Paderewski.
O, ja jestem wojskowy, nie muzyk. Ale słyszałem takie zdanie. Muzyka to armaty zaklęte w kwiatach. Dobrze powiedziane. To bodaj o Chopinie. Kiedy odgrywał w tych swoich salonikach, tych Paryżach, tych Londynach, to ja wtedy stukałem kajdanami na Syberii. Mówią, że Paderewski klania się na wszystkie strony. A niech by się klaniał, byleby z tego korzyść, jaka dla Polski dla mnie była. Graj pan, panie Ignacy. Zagraj pan coś, co pan grywałeś w Białym Domu dla prezydenta Wilsona. Mówią, że to pańskie z nim rozmowy doprowadziły do dopisania punktu o Polsce. A Polski przecież wtedy nie było. A czy to prawda, że pani Helena jako premierowa w ogóle się nie sprawdziła? A, czy się nie sprawdziła? No. To kobieta z piekla rodem. Aż dziw, że taki mądry człowiek wziął sobie takie babsko za żonę. Bywalo, przychodziła na posiedzenia Rady Ministrów. Na poręczy fotelu jak siedziała. Włoski, bo poprawiała krawat.
Albo przychodzi tak ni w pięć, ni w dziewięć. I od progu mówi: Ignacy, a co ty będziesz jadł na obiad? Albo przychodzi i przy wszystkich mówi: Panowie, do domu! Ignacy, ze mną chcecie po łazienkach przejść. A najgorsze, to ona całą pocztę dyplomatyczną czytała. Połowę listów od razu ona dawała. I to od niej zależało, z kim on się spotka, a z kim nie. Bywalo, przychodzi z nim do Belwederu. Siada na fotelu, dupę sobie w fotelu płaszczy. Jak się taki gadać? No tak. To ja musiałem wtedy z panem Ignacym do toalety wychodzić, że niby papierusa będziemy palić i o sprawach państwowych tam mówić. Raz Dmuskiego tak zdenerwowała, że nie wytrzymał i przy niej powiedział: Panie Ignacy, niech pan tę swoją żonę udusi! No i jak to się skończyło? No nie udusił! A nie to! Premierowanie pana Ignacego. Tak. Wtedy już miałem mniejszy wpływ na Sejm. I wszyscy mówili: na Moskwę idź! Na Moskwę! A mnie to po co? Oni by mnie najpierw puścili, a potem kocioł zrobili. A z białymi to mi nigdy po drodze nie było. Oni by nigdy niepodległej Polski nie uznali. O. A potem to już nasze polskie piekiełko. No, ale to dobrze było, jak artysta był premierem. Miał on posłuch w tych Paryżach, tych Londynach. I jak on 23 stycznia notę wystosował, że rząd powołał, to już 31 stycznia rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej ten rząd uznał. A potem Londyn, Rzym, Paryż. Słuchali go. Oj, słuchali w tych Paryżach, Londynach. I tak to się wszystko cyklicznie powtarza. Prawica, lewica, nasza jest Polska. A nieprawda, bo nasza. Mojsza. Najmojsza. A to ci historia. Kiedy Ignacy Jan Paderewski objął urząd premiera, w Polsce sytuacja ekonomiczna była zła. Trwała pierwsza wojna światowa. Głodem przymierało około 1,5 miliona ludzi. Paderewski zwrócił się do władz USA, a ściślej do Edgara Hoovera, który później został prezydentem, o pomoc. Hoover przysłał do Polski tysiące ton pożywienia i ubrań. Paderewski pojechał mu za to podziękować. Mr. President, I came here to express my gratitude. Nie musi pan za nic dziękować. Ale jak to? Mam przecież wiele powodów. Nie musi pan za nic dziękować. Panie premierze, może pan tego nie pamięta, ale tak się składa, że ja doskonale pamiętam. Wiele lat temu pomógł pan pozostać dwóm chłopakom na studiach i tak się składa, że to ja jestem jednym z nich. Po
Polska muzyka, polskie teksty. Premier Ignacy Jan Paderewski. Światowa muzyka, światowy pianista. Opowiadam o nim, pomaga mi freestyle. Kompozytor, działacz, premier, polityk. Polska o wolność do niego krzyczy. Znamy to wszyscy i wszystko. Pomógł prezydent Woodrow Wilson. Czerwoni, biali, historia niesnaski. 13 punkt, traktat wersalski. Rezurekcja polskiej ojczyzny. Chcemy szacunku, a nie wyzwisk. Być na mapach, po latach z powrotem. Nie pół na pół, tylko 100% odzyskujemy niepodległość. Pragnę tego, Polska na pewno. Lata mijają, Polska jest wolna. Po co nam bitwa, po co nam wojna? Po co konflikt, nie do powiedzenia. Cierpienia, ból już nieraz. Piłsudski, Dmowski, ciągła walka. Lewica, prawica, każdy wariat. Każdy ma tylko swoją prawdę i nie przewiduje skutków następstw. Mamy wolność, to sprawa zamknięta. Szanujmy to, mówię z serca. Musimy to dbać, pielęgnować. W czynach, podejściu, myślach i słowach. Jak nie zadbamy, to ją stracimy. I to, o co nasi przodkowie walczyli, zmarnotrawimy tu i teraz. A po co to wszystko zaczynać od zera?